Naszym zadaniem jest obliczenie podanej całki potrójnej, gdzie V jest wskazanym zbiorem. Zobaczmy, x w tym zbiorze zmieniają się od 0 do 1, y od 1 do 2, a z od 0 do 3. Zarówno x, y, jak i z zmieniają się od stałej do stałej, od liczby do liczby. Wobec tego naszą całkę potrójną, przepiszmy ją, całka potrójna po zbiorze V z x minus y plus 2z dx, dy, dz. Możemy tę całkę zapisać jako trzy całki pojedyncze, czyli przechodzimy do całek iterowanych. Uwaga, kolejność całkowania w tym przypadku nie ma znaczenia, dlatego że każda z tych zmiennych, każda zarówno x, y, jak i z, zmieniają się od stałej do stałej. To jest kluczowa kwestia. Czyli możemy zapisać całka od 0 do 1, czyli tak jak zmieniają się x. Nawiasy, tak zmieniają się x, czyli dx. Następnie całka od 1 do 2, tak zmieniają się y. No i wewnątrz całka od 0 do 3, tak zmienia się zmienna z. Oczywiście jeszcze nasza funkcja, czyli x minus y plus 2z równa się. I teraz obliczamy naszą całkę, oczywiście rozpoczynając od tej całki najbardziej wewnętrznej, czyli po zmiennej z. Może tu będę pisać. Na zewnątrz mamy całkę od 0 do 1, którą będziemy przepisywać. Podobnie kolejną, całka od 1 do 2 po zmiennej y też przepisujemy, a dopiero tę całkę po zmiennej z obliczamy. Czyli całka x po zmiennej z, czyli x jest traktowane jak stała. X jest stałą z punktu widzenia zmiennej z. No to mamy x z. Odjąć. Całka y, analogiczna sytuacja, yz. Całka 2z, czyli pytanie pochodna czego jest równa 2z? Ano z do kwadratu. Oczywiście wszystko jest w granicach całkowania, tak jak zmieniał się, jak zmienia się z, czyli od 0 do 3. Dalej, po raz kolejny przepiszemy sobie te zewnętrzne całki, czyli po x, całka po y od 1 do 2, dy. I teraz obliczamy, podstawiamy. Czyli zamiast z, bo po tej zmiennej była obliczana całka, podstawiamy trójkę, odjąć i później będziemy podstawiali 0. Czyli otrzymujemy 3x minus, teraz tu podstawiamy trójkę, minus 3y, dodać 3 do kwadratu, czyli 9, odjąć i zamiast z podstawiamy 0, ale za każdym razem otrzymamy 0, więc już. Obliczamy dalej. Teraz ta wewnętrzna całka, czyli po zmiennej y. Oznacza to, że po raz kolejny musimy przepisać sobie tę całkę po zmiennej x, tę, która jest na zewnątrz. Czyli całko po zmiennej y, całka 3x to jest stała. Zatem mamy 3x, y. Całka y, całka 3y, tak? Czyli mamy minus, no trójkę możemy przepisać oczywiście, a całka samego y to jest tak, jakbyśmy mieli y do potęgi pierwszej, czyli w wykładniku dodajemy jedynkę i odwracamy wykładnik, czyli mamy jedną, drugą y kwadrat, dodać i jeszcze pozostała nam całka dziewiątki, czyli 9y. Wszystko w granicach całkowania, tak jak zmieniają się y, czyli od jedynki do dwójki. Zatem otrzymujemy. Jeszcze musimy to przepisać.
Podstawiamy. Zamiast y najpierw górna granica całkowania, czyli ta dwójka. 3x razy 2, 6x. Następnie tutaj podstawiamy dwójkę zamiast y, to mamy 2 do kwadratu, to jest 4. Razy 1, druga to jest 2 i razy 3, no to 6. Odejmujemy, tak? Tutaj mamy znak minus. Następnie 9 razy 2, 18. Odjąć i teraz zamiast y dolna granica będzie podstawiana, czyli 1. Zatem mamy, odejmujemy 3x, następnie tu podstawiamy 1, czyli mamy 3 razy 1 druga, czyli minus 3 drugie, ale odejmujemy, czyli będziemy mieli plus 3 drugie. I na koniec podstawiamy do ostatniego składnika 1 w miejsce y, czyli odjąć 9. Równa się, troszeczkę to uporządkujemy. Troszeczkę przekształcimy. Całko od 0 do 1. No zobaczmy, co się z x-ami najpierw dzieje. 6x, odjąć 3, 3x. Czyli mamy 3x. Minus 6 dodać 18, to jest 12. I jeszcze to minus 9, czyli będziemy mieli plus 3. I dodać jeszcze 3 drugie, czyli mamy 4,5 w postaci ułamka niewłaściwego możemy zapisać, czyli 9 drugich dx. Wobec tego otrzymujemy całka, trójkę przepisujemy, razy całka x, już taka sytuacja u nas była, 1 druga x kwadrat, dodać, tak, całkę z y obliczaliśmy w analogiczny sposób, dodać całka 9 drugich, czyli 9 drugich x w granicach całkowania od 0 do 1. Podstawiamy 1 zamiast x, górna granica, czyli 3 drugie plus 9 drugich. Odjąć podstawiamy 0, ale to nam da 0, a to oznacza, że mamy wspólny mianownik 2 jest, więc 3 plus 9, 12, 12, 6, 12 drugich, 12 drugich, czyli mamy całe 6. I to jest wartość naszej całki potrójnej.